Czy jest możliwe, by w dobrej jakości słuchać sobie muzyki na rowerze, a jednocześnie przy tym słyszeć wszystko to, co się dzieje dookoła? No, firma Aftershokz uważa, że można, a ja postanowiłem to sprawdzić. Zapraszam do oglądania. Możliwe, że już wcześniej gdzieś w internecie trafiliście na recenzję tych słuchawek albo innego modelu firmy Aftershokz. No i to są słuchawki z tak zwanym przewodzeniem kostnym. Ja tutaj chyba nie będę się wdawał w jakieś naukowe wytłumaczenie tego. No chodzi o to, że muzyka jest przenoszona za pomocą drgań, omija bębenek i generalnie muzykę słychać dobrze. I jakość dźwięku, już tu uprzedzam, jest bardzo dobra w tych słuchawkach. A kiedy dorzucimy sobie jeszcze zatyczki do uszu, które są w komplecie, to ten dźwięk jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Natomiast no to tylko wtedy, kiedy chcemy tylko i wyłącznie muzyki słuchać. Natomiast nawet z pozostawionym otwartym kanałem usznym, no to ten dźwięk jest naprawdę fajny i tą muzykę bardzo dobrze słychać. To jest na duży, duży plus. No ale tu nie do końca chodzi o to, żeby tylko dobrze było słychać muzykę. Jednym z ważniejszych elementów tych słuchawek jest to, żeby można było słuchać w nieskrępowany sposób muzyki także podczas aktywności fizycznej, czyli podczas biegania lub to, co nas interesuje najbardziej, czyli podczas jazdy na rowerze. No i to postanowiłem sprawdzić, a sprawdzałem to niedawno, czyli w warunkach takich no, bardziej zimowych niż letnich. No i wnioski są dosyć ciekawe, bo wydaje mi się, że te słuchawki są świetnym rozwiązaniem, ale bardziej na lato, przynajmniej dla mnie. Już Wam mówię dlaczego. No to dlatego, że kiedy zakładamy te słuchawki, one wyglądają tutaj założone w taki sposób. Warto pamiętać o tym, że właśnie jeśli się nosi okulary, a mniemam, że na rowerze raczej wszyscy nosicie okulary, to trzeba założyć najpierw te słuchawki, a dopiero później okulary, żeby one dobrze przylegały tutaj wszędzie do głowy, żeby te drgania, które przynoszą muzykę, były jak najlepiej noszone przez kości, przez czaszkę. No i jeśli tak sobie założymy te okulary, to wszystko jest fajnie i jeśli nawet gdzieś tam chodziłem sobie po prostu, to było naprawdę super i ten dźwięk jest świetny. Natomiast kiedy założę jeszcze czapkę, założę buff i założę kask, bo taki mniej więcej zestaw używam w zimę. Szczególnie tutaj kłopot jest z buffem, jeśli chce się to jakoś tak rozwiązać, żeby ten kark jednak był cały osłonięty od zimna. Druga rzecz z czapką, nie? Bo tutaj jak założymy czapkę, no to już nam lekko odstaje i tutaj jest dziwny moment w tym miejscu, gdzie ten pałąk jest z tyłu. No to jest to dosyć skomplikowana operacja, żeby tą czapkę jakoś tak dobrze ustawić. No mi z moją się nie udało. Może jak macie jakieś inne czapki, to Wam się uda. To możemy już przejść nad tym do porządku dzielnego, że tam będzie nam trochę gdzieś tam zawiewało. Ok, to jest jeszcze tam gdzieś zjadliwe. Natomiast druga rzecz, która już mnie trochę bardziej męczyła, to jest taka, że szczególnie jeśli się na szosę wychodzi teraz zimą i ma się tutaj tą jedną warstwę założoną jeszcze czapki, która zasłania ucho, to jest jeszcze ok, bo to dociska tą słuchawkę jeszcze bardziej, dzięki temu to przynoszenie jest trochę lepsze. Natomiast z drugiej strony to stłumienie tego dźwięku wraz z dźwiękami na zewnątrz, które dochodzą, powodują to, że naprawdę trzeba dosyć mocno podgłosić te słuchawki, żeby osiągnąć taki no, w miarę zadowalający efekt i w miarę fajnie można było tej muzyki posłuchać. Żeby to miało taką właśnie jakość, jak słucha się normalnie, bez dźwięków gdzieś tam dookoła. No więc w takiej konfiguracji to nie jest zadowalający dźwięk, przynajmniej dla mnie. I równie dobrze mógłbym, bo chodzi o to, że jeśli podgłoszę te słuchawki tak dosyć już naprawdę mocno, żeby tą muzykę fajnie słyszeć, to i tak nie słyszę dźwięków, które są dookoła, i tak nie słyszę samochodu, który będzie mnie wyprzedzał, i to znaczy, że no, to nie spełnia do końca swojej roli. Natomiast pewnie jest to zupełnie inaczej się z tym dzieje, pewnie kiedy nie mamy tego do tej dodatkowej czapki, kiedy nie wieje tak mocno wiatr, No i to jest chyba główny problem, bo tak jak nawet chodziłem gdzieś po lesie, spacerowałem, no to z tymi słuchawkami było fajnie i ten dźwięk był naprawdę dobry i było słychać dźwięki z zewnątrz i nie musiałem tak mocno podgłaszać tych słuchawek, żeby ten dźwięk był taki, jaki bym sobie tego życzył. No i to jest taka główna wada tych słuchawek, przynajmniej dla mnie, no bo jak mówię, może macie inne typy czapki, opasek, to pewnie da się jakoś założyć tak, żeby to fajnie działało. Natomiast tak jak mówię, w terenie to jeszcze jest w miarę ok, jak na rowerze jechałem, że mogłem sobie tą głośność tak wyregulować, że miałem gdzieś balans między tym, co się dzieje w świecie dookoła, a tym, jak gra mi muzyka. I nie musiałem tego jakoś mega mocno podgłaszać, natomiast na szosie to już dało się odczuć, że równie dobrze mógłbym założyć sobie zwykłe słuchawki i po prostu mieć je trochę bardziej ściszone i efekt był dokładnie taki sam, bo jak ściszę normalne słuchawki, to i tak słyszę to, co się dzieje wokół mnie, a tutaj po prostu no musiałem mocno podgłosić, żeby w ogóle muzykę słyszeć z jakoś tak fajnej jakości, w takiej, w jakiej bym chciał słuchać muzyki. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o te największe wady. Co do jakichś tam parametrów technicznych i tak dalej, to powrzucam przebitki i tu będziecie mogli sobie te parametry wszystkie zobaczyć z takich istotnych rzeczy, bo generalnie to jest tylko jedna wada tych słuchawek, a funkcjonowanie ich i tak dalej to naprawdę jest świetne dla mnie, bo to są słuchawki Bluetooth, mają dwa mikrofony, które lekko wycinają tam szumy. Oczywiście to nie są szumy, które na rowerze nam całkowicie wytnie, ale możemy sobie później też porozmawiać przez telefon. Tutaj jest do obsługi guzik, możemy przełączyć sobie tym guzikiem następny numer, możemy odebrać telefon, tu możemy tutaj z drugiej strony możemy zgłosić, podgłosić i ściszyć. Tu jest też ładowanie. No, one działają naprawdę fajnie i nawet też sprawdzą się w takiej pracy biurowej. Jeśli pracujecie na przykład w jakimś open space, to fajnie sobie ich używać, bo słyszycie, jak ktoś coś do was mówi, a przy okazji macie muzykę. Może akurat słuchacie takiej muzyki, której nikt w biurze nie słucha, więc to jest też fajne rozwiązanie. Słuchawki teraz chyba przed świętami, ten model, czyli Trekz Titanium, kosztują chyba 299, a może nawet taniej jakoś. No w każdym bądź razie, po pierwsze, jak na słuchawki Bluetooth, które możemy sobie połączyć z telefonem, to mają naprawdę fajną jakość dźwięku. No słyszymy to, co się dzieje na zewnątrz przy odpowiednich warunkach. Tak jak mówię, wydaje mi się, że w lato będzie to dużo lepiej działało, bo będzie jakoś bardziej to wygodne. Zimą teraz to sprawdza się średnio, raczej zostaję przy tym, żeby dalej jeździć bez słuchawek. Kiedyś dawniej jeździłem w normalnych słuchawkach, no ale to jest po prostu głupie, nie róbcie tego, bo łatwo coś sobie zrobić przez jakąś głupotę, nie zauważyć, kogoś skręcić i coś się może złego stać, dlatego jeździcie bez słuchawek. Bez słuchawek i w kasku, to jest najlepsze połączenie. A myślę, że latem takie Aftershokz Trekz Titanium to jest fajne rozwiązanie. No ale tak jak mówię, gdzieś tam zimą to jeszcze może nie jest to. Poczekam do wiosny, do lata, może będzie lepiej. No i tak jak mówię, przy bieganiu jest, przy chodzeniu jest ok. A jednak jak muszę się dobrze tutaj na głowie opatulić, to no to nie ma tej takiej jakości, której bym tutaj oczekiwał. A co by nie mówić, no to nie jest to też jakiś tam najtańszy produkt, gdzie można by na to machnąć ręką, więc tutaj jakiś tam lekki niedosyt jest z mojej strony na pewno. Co jeszcze mogę o nich powiedzieć? Dostajecie, jak kupujecie kabelek do ładowania etui, fajne, żeby sobie je zmieścić tam, i zetyczki do uszu. No i to by było chyba tyle. Trekz Titanium, no dla mnie to są bardzo fajne słuchawki, tylko nie na zimę, na rower, a myślę, że latem będę sobie je zakładał na rower i może być to fajne rozwiązanie. Jeśli używacie tych słuchawek i macie jakieś swoje przemyślenia albo znacie jakiś inny model słuchawek z przewodzeniem kostnym, to dajcie znać w komentarzach i widzimy się w kolejnym filmie. Na dzisiaj ode mnie to wszystko, dzięki za uwagę. Cześć!